Profesor Kazimierz Braun zostanie honorowym obywatelem Tarnowa. To reżyser, krytyk teatralny, tłumacz i pisarz. Sztuki pod jego reżyserią wystawiane były również na deskach Teatru Solskiego w Tarnowie. Wielokrotnie odznaczany w tym m.in. złotym medalem Gloria Artis, a także krzyżem komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Nagradzany na festiwalach teatralnych oraz przez fundacje na całym świecie. Wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych i telewizyjnych. Opublikował około 50 książek i ponad 300 artykułów. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyznania Braunowi honorowego obywatelstwa. Właśnie dziś o godzinie 18 w sali lustrzanej odbędzie się spotkanie z Kazimierzem Braunem, na którym opowie również o swoich związkach z Tarnowem. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.